Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, witam was bardzo gorąco z tej strony Emil z kanału EMSC2TV. Drodzy widzowie, zaczynamy nasz dzisiejszy finał, dzisiejsza impreza. Impreza to NRJ Cup, finał sezonu po stronie lewej w kolorze czerwonym. Na Belshire jest Stardust, jego przeciwnik w dniu dzisiejszym to Dignitas Steffel, więc Zerg kontra Protoss. No i mamy teraz ciekawą sytuację. W ostatnim chyba meczu normalnego tego sezonu NRJ w finale był Steffel, był Stardust. Tam było 100 dolarów chyba do wygrania, albo 150, nie pamiętam, wygrał to gładko 5-0. Stardust 3-0, przepraszam, w tym Best of 5 wygrał to Stardust. Steffel no szybko tutaj przegrał, trochę szkoda, no ale ważne, że jest w głównym finale. Mam teraz wielką ochotę napisać Follow Red, ale już może jednak to sobie odpuszczę. No i oczywiście Raise Your Teflons, osoby na streamie, bo to jest nagrywane na YouTube, ale na żywo też lucimy, podnosimy nasze teflony. Jak też gdzie niegdzie podnoszą dongersy, tak my podnosimy teflony i życzymy oczywiście wielkiego i życzymy szczęścia polskiemu graczowi. Doszedł do finału, 150 dolarów ma już w kieszeni, może to powiększyć do 250 dolarów, no ale myślę, że Steffel i tak już jest zadowolony, to jest o 300, no kurde, 450 zł już jest wygrany, plus NRJ, powiedzmy sobie taki energetyk, który niestety nie jest wysyłany poza granicę Niemiec. Teoretycznie Steffel powinien dostać jakieś tutaj rekompensaty z tego powodu. Nie wiem, ile to kosztuje, no ale pamiętam, w regulaminie czytałem, że jeżeli energetyk, wysłanie tego napoju jest zbyt drogie, to wysyłają wtedy rekompensatę. Musimy pogadać z Łukaszem, żeby mu to albo wysłali. Dobrze, ekspo będzie przyjęta, uda się pięknie. Przegoniona tutaj jest ta proba. Pamiętajcie, to jest Stardust, gracz, który lubi, uwielbia i robi to bardzo dobrze. Oliny z dwóch baz, jego pusze są śmiertelnie niebezpieczne czasami na serwerze europejskim. Wygrał z Jackcim 2-0. 2-0 w półfinale. No i teraz będzie kombinował, żeby wygrać 3-0 zapewne z Steffelem. Miejmy nadzieję, że Polakowi uda się tutaj zwyciężyć. No jeżeli nie, jest w samym finale, to już jest sukces, to już jest zawsze coś bardzo ważnego. Jak wyglądały drogi do finału obu tych graczy? Tutaj standardowy Forge Fast Expand, Steffel teoretycznie mógłby spokojnie przejąć sobie tą trzecią bazę już teraz, bo raczej nie powinno być żadnej wczesnej agresji, tak jak to mamy w sytuacji One Gate Core Expand, że tutaj jakimś Forgate'em można spróbować pocisnąć, więc Steffel, wydaje mi się, że to XP powinien już przejąć, nie wiem, o czym myśli ta jedna drona, bez znaczenia. Droga do finału obu graczy. Steffel wygrał 2-0 od samego początku, od rundy pierwszej było 16 graczy. W rundzie pierwszej Steffel wygrał z Kaupem 2-1. Do tej pory tylko Kaup ściągnął jakieś mapy Steffelowi. Później gładkie 2-0 z Blajem, potem 2-0 z Dimagą, chyba jeszcze nawet łatwiejsze to było. No i teraz jest w finale. Jeżeli chodzi o Stardusta, to już patrzymy, wygrał z Avatarem, to jest Protoss z Rosji, potem wygrana z Koreańczykiem jakimś, Protossem, ale nie do końca wiem, kim jest Kok 7171. I w następnej rundzie, czyli w rundzie trzeciej, wygrywa 2-0 z Jackcim, więc chyba jednak Stardust miał trochę cięższą tutaj drogę. Gdyby wygrał całą imprezę, nie można było mu powiedzieć, że przeszedł gdzieś tam jakimś fuksem i potem oliny mu wyszły. Wygranie z Jackcim to zawsze jednak jest coś. No dobra, my sobie tutaj gadu, a jest Stargate, to mnie trochę boli, bo Steffel niestety nie lubi stawiać sporów u siebie w bazie, a po jednym na pewno by mu się przydało, co niektórzy stawiają po dwa, żeby zbyt dużo harwesterów nie stracić. No pierwszy zalot, żeby być tutaj upierdliwym, zobaczył XP, ok, fajnie. Teraz szuka, może jakiś Queen by się tutaj zbliżał. Queena żadnego jednak nie było. Nic nie ustrzelił. Taka mała informacja, o której niektórzy wiedzą zapewne, to się zajmują StarCraftem, interesują bardziej, inni nie. Zealot w bezpośrednim starciu z Queenem wygrywa.
jest w stanie go oczywiście zniszczyć. Co innego, jeżeli Queen jest mikrowany i tutaj biega wokół haczerki, można wtedy w jakiś sposób się wybronić, o ile się oczywiście biega. Jednak jeżeli poza klipem zostanie znaleziony, to zobaczcie, jaki ten Queen jest wolny. 0,94. Prędkość po prostu nadgwiezdna, to to jednak nie jest. Co z tymi Feniksami? No cóż, pierwszy za chwilę już pierwszy wyleciał TFL widzi. Overlord aktualnie obrywa. To jeszcze ładna kontrola, zero straconych jednostek. Chwilę tam było to przyblokowane, ale tragedii. A przepraszam, jedna dronka została zabita. Okej, okay, jedna dronka została zabita. Cóż, Roach Warren z przodu. Czekamy na speed na Roachach, tak jakoś na to mocno bym liczył. Evolution Chamber również dorzucone. No i aktualnie lingi, niestety są slow lingi, wolne biedactwa. I widzę kolejny Phoenix. No nie, tędy nie ma co się przybijać, jest działo z tyłu. To nie zadziała. To oczywiście tutaj nie powinno zadziałać. W trzeciej bazie ekstraktor jest przyjmowany, to będzie piąty ekstraktor, więc ten gaz na coś musi iść. Widzę, że jeden Queen został tutaj smutno złapany, to jest smutny Queen, dwa kolejne Queeny podchodzą, żeby tutaj ratować sytuację. Niestety jeden zostanie zabity. I to jeszcze TFL próbował dorwać tego gorzej trzymającego się Feniksa, to się jednak nie udało, a po stronie prawej mamy Pylona i już trójkę Zetów. Widzę, że się Hydry pojawiają, to akurat duży plus dla TFL-a, że będą te Hydry. Przyda się, żeby raz przechwycić Feniksy, póki nie ma ich zbyt dużo, bo później Feniksy będą podnosiły te jednostki. No i zobaczmy, Lingi już czekają. Byłoby fajnie, gdyby Lingi dał radę zająć się Zetami, kiedy Hydry będą zajmowały się Feniksami. Jak wygląda teraz ta kompozycja armii? Jeden Roach, dwie Hydry, trochę mało, pięć Hydr, do tego wszystkiego jeszcze Queeny. To będzie niebezpieczne, jeżeli Zeloty w to wpadną. TFL już widzi, jak to wszystko wygląda, zobaczył te Zety. Trzeba się szykować do obrony. Brakuje mi spora, gdyby teraz był tutaj jakiś spor, ależ łatwiej by było. I o to teraz chodzi. No, zobaczmy, jak wygląda tutaj ta walka. No i podnoszone są Hydry, są rozstrzeliwane, ładna kontrola. To jest Stardusta, no ale są jednak Roachy. Roachy to nie pozwolą poszaleć. Stardust zobaczył, że jest źle, chce zabić Queena. Queen aktualnie się ewakuuje. Mamy trójkę Queenów. Roachy powinny się zająć tym wszystkim, co jest u dołu. No i Hydry teraz czyszczą. Piękna obrona ze strony TFL-a. Idealnie się przygotował na swojego przeciwnika Roach Hydra. Do tego wszystkiego Pylon za chwilę zostanie zniszczony. Naprawdę świetnie to było zagrane. Widać, że był przygotowany na taką zagrywkę swojego przeciwnika. Szkoda, że się Pylona nie pozbył. Przecież powinien podejrzewać, że coś takiego tam było. No ale dobra, rusza teraz z atakiem Feniksy. Jeszcze mogą kombinować, żeby coś tutaj spróbować zrobić na diabła. To im się nie uda. Ważny cel na dzisiaj, pozbyć się raz Mothership Core'a, dwa Nexusa. I ten Mothership Core może mieć dużo, dużo, dużo pecha, bo właśnie Hydry zauważyły go. Nie wiem, czy da radę uciec. Nawet jeżeli on nie da rady uciec, to trzeba się pozbyć. Dało radę uciec, to trzeba się pozbyć ekspansji. Tu jest setka energii, więc ten jeden Photon Overcharge oczywiście będzie gotowy. Pylona znowu nie zniszczył. No, mógł go rozwalić, ale aktualnie zajmuje się Forge'em. Plus jeden do obrony. Tutaj nie zaskoczy. Zasięg na hydraliskach 6. Taki sam jak na Stalkach i Kolosach. Bez ulepszeń. Tu nie może. TFL na razie nie powinien atakować, dopóki nie zniszczy wszystkich budynków, żeby więcej tego wallowania było. Większa ilość wallów była potrzebna. Cybernetic Core zostanie zniszczone. Powinien paść, więc nie będzie kolejnych centry. Jeszcze parę strzałów na ten Cybernetic Core. Na to czekamy. Tutaj ten jeden kolos jest upierdliwy. Ostatnie centry, które zostały wezwane. Możliwe, że i w tej grze TFL podchodzi. Gdzie jest Photon Overcharge? Odpalony. Wydaje mi się, że byłoby jednak bezpieczniej się tutaj wycofać, bo TFL za chwilę straci całą swoją armię. Nie ma jeszcze zasięgu na kolosie. Jeszcze można było próbować go zniszczyć. Jeszcze jeden strzał, jeden strzał, jeden HP. Jeden HP i zasięg na kolosie już jest. To trochę będzie bolało. Pylon zniszczony, ale tak niewiele, 1 HP i byłaby już z miejsca wygrana, chociaż tak ciężko będzie to przegrać Polakowi. Biegnie Warder czy oddział Roachy i żegnamy kolosa ściągnięte, to jest idealnie, ale kolejny się pojawił. Ilość harvesterów 77 do 20, przepraszam, 62 do 38. Nexus nie jest zniszczony, Hydry się tutaj pojawiają, trzeba się wycofać, bo brakuje trochę tej masy krytycznej. Kolejny kolos w przygotowaniu, to się już Nexus za chwilę przestanie istnieć. Żegnamy Immortala. Nie powinien się tutaj utrzymać Force Field, żeby nikt do środka się nie wbił. TFL może tańczyć, no i chyba będzie jeden
do zera dla polskiego gracza. Tu jeszcze ten robotik przydałoby się rzucić, żeby nowek jest. GG, 1-0 dla Tefela. Strasznie mi się teraz to podobało, co właśnie zobaczyliśmy. Tefel idealnie to zagrał. Idealna obrona. Osoby na YouTubie zapraszam do subskrypcji kanału, osoby na streamie nigdzie nie uciekajcie.